jesteśmy w galerii pod cieniami. Za chwileczkę odbędzie się promocja kalendarza, którą wydało krośnieńskie przedsiębiorstwo budowlane. I tutaj tą drogą chciałbym bardzo podziękować panu Stanisławowi Matyniakowi, który nie tylko mi zrobił ten piękny prezent, ale również 16 innym artystom. Dzięki temu jest to wspaniała promocja artystów krośnieńskich, jak i nie tylko. No i ten kalendarz właściwie traktuję jak album, gdyż jest pięknie naprawdę wydany i jest to dla mnie osobiste wielkie wydarzenie. Pięknie dziękuję. Serdecznie piwnicy pod cieniami na wernisażu i jednocześnie na wernisażu jednodniowej wystawy pana Piotra Worońca. Wystawa ta sama w sobie jest już wydarzeniem, ale też mają państwo świadomość, że w zasadzie ona tylko towarzyszy innemu wydarzeniu, którym jest no, dzisiaj prezentacja i promocja kalendarza wydanego przez krośnieńskie przedsiębiorstwo budowlane. I to już jest piękna, kilkunastoletnia tradycja wspierania artystów i promocji ich twórczości poprzez krośnieńskie przedsiębiorstwo budowlane. Tegoroczne wydanie autorskiego kalendarza prezentuje rzeźbę znakomitego i znanego państwu wszystkim artysty pana Piotra Worońca. Kalendarz nie tylko prezentuje pracę artysty oczywiście, ale sam w sobie jest autorskim dziełem edytorskim, gdyż zarówno w treści, jak i w formie graficznej opracowany został przez samego artystę oraz przez fotografika pana Damiana Wojtowicza. Mogę poprosić pana? Możemy, ależ oczywiście, że tak. Serdecznie zapraszamy współautora kalendarza do nas. Tak, trzeba raz być po tej stronie obiektywu. Tak. Szanowni Państwo, ja mam pełną świadomość tego, że niewiele jest tutaj takich osób, które nie znają autora i jego twórczości. Zobowiązana jestem jednak przypomnieć Państwu i utrwalić kilka najważniejszych faktów. Otóż urodzony w Giżycku 50 parę lat temu. W liceum ogólnokształcące również kończył w Nidzicy. Uniwersytet Ludowy we Wzdowie i można powiedzieć, że tam zajmował się reżyserią teatru amatorskiego, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie i Rzeszowie. Od 1995 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1992 do 1999 był asystentem scenografa w Teatrze Kreatur w Berlinie. Od 2006 roku prowadzi galerię Sękową oraz organizuje coroczne międzynarodowe akcje artystyczne przy Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Mieszka i pracuje w Woli Jaworowej. Proszę Państwa, jeszcze Państwu mogę podać stronę mailową, adres mailowy, stronę internetową, adres mailowy i numer telefonu, ale to może jednak zostawię dla pana. To oczywiście takie bardzo krótkie i suche fakty z życia. Teraz kilka słów o samej twórczości, nagrodach, wystawach indywidualnych. Otóż pierwszą indywidualną wystawę Piotra Worońca obejrzeć można było w Nidzickim Domu Kultury w 1972 roku. Od tego czasu jego prace prezentowane były na, co policzyłam skrupulatnie, na 40 wystawach autorskich. Od Przemyśla, Zakopanego, Rzeszowa, Krakowa, Krosna, Brzozowa, Woli Sękowej, Bokoszyce, Berlin, Norymbergę, Nakeno, Sztokholm, Nowy Jork, Filadelfię, Waszyngton, Boston, Los Angeles i Princeton. To oczywiście są tylko wybiórczo powybierane nazwy miejscowości. Wymienianie i odczytywanie wystaw zbiorowych zajęłoby tu kilkadziesiąt minut, więc pozwolą Państwo, że to pominę. Dodam tylko, o czym Państwo być może nie wiedzą, że twórczość Piotra Worońca była tematem wielu opracowań, nie tylko albumowych, ale wręcz naukowych, a nawet filmów. I tu sobie pozwolę wymienić. Otóż twórczość Piotra Worońca udokumentowana jest w filmach takich. W 1999 roku Piotr Woroniec z cyklu Portrety, realizacja Krystyny Czerni przez Telewizję Polską Kraków. Woroniec, Roniec, Niec, realizacja Małgorzata Bożek, to jest Telewizja Polska, program trzeci, Rzeszów. W 2000 roku Świat drewnem pisany,
realizowany film przez Telewizję Polską, program drugi. W 2001 Ikary, czyli Bliżej Słońca, to jest też Telewizja Polska, program trzeci Rzeszów. I w 2006 roku Exodus w reżyserii Małgorzaty Bożek przez Telewizję Polską, program trzeci, oddział rzeszowski. I tu pozwolę sobie jeszcze wymienić jedną rzecz, a mianowicie pan Piotr Woroniec jest również bohaterem albumu, który wydało Muzeum Regionalne w Brzozowie, Rzeźbienie Świata Woroniec. Proszę Państwa, sami Państwo widzą, że to jest po prostu ogrom pracy, którą pan Piotr w tym czasie wykonuje i ja jestem no wręcz szokowana, bo wydawało mi się, że tytan pracy to raczej nie artysta, tu się okazuje, że proszę bardzo, po prostu nie ma roku, w którym by się nie działo coś rzeczywiście wyjątkowo ważnego. Jeszcze pozwolą Państwo po tych kalendarzowych takich datach i po tej wyliczance, pozwolę sobie jeszcze zacytować na zakończenie bardzo piękny tekst pani Małgorzaty Magdaleny Rawizo-Bilek na temat twórczości pana Piotra Worońca. Twórczość Piotra Worońca stanowi fenomen na tle współczesnej sztuki, którą cechuje swoista refundacja i unifikacja, powielanie lub powtarzanie tych samych form, sposobów wyrazu i tematów. Współczesny artysta miewa zwykle jednego, a niekiedy kilku sobowtórów, którzy w różnych stronach świata, nie wiedząc najczęściej o sobie, tworzą dzieła nudząco do siebie podobne. Rzeźby Piotra Worońca nie mają odpowiedników. Na czym polega ich osobliwość? Próbuje ją zdefiniować sam twórca, podkreśla na przykład anachroniczność własnej metody. W dobie komputerów nadal pracuje tak jak średniowieczni rycerze. Materią jest drewno, narzędziami obróbki, siekiery i dłuta, także pędzel, bo pokrywa swe prace stonowanymi polichromiami. Nie tworzy wedle akademickich kanonów, nie ogląda się na obowiązujące style i mody. Pielęgnuje, rozwija i wzbogaca swoją poetykę samouka. Ja dziękuję bardzo. Oddaję głos panu Stanisławowi Materniakowi. To już w sprawie kalendarza. Ja naprawdę bardzo krótko. Chce pan powiedzieć, że ja przesadziłam? Nie. Ale musiałam wszystko powiedzieć. Pan wniósł taki poziom kalendarza na takie wysokości, z tyloma nagrodami, z tymi wszystkimi innymi, ja nie wiem, co będzie dalej. Co tu się wydarzy za rok, co za dwa, co za trzy, bo czy znajdziemy takich artystów, którzy będą ten poziom coraz wyżej podnosić. Niech pan się nie martwi, kolejka za was się ustawi. Ja mam taką nadzieję. Szanowni Państwo, panie dyrektor, dziękuję za to, że jak zwykle możemy już, jak zwykle, czyli drugi raz, mam promocję kalendarza, ale sam kalendarz już jest od 16 lat. Okazało się, że w zeszłym roku, jak pierwszy raz to robiliśmy, po sprawdzaniu tych wszystkich papierów, dokumentów, okazało się, że było 15-lecie kalendarza. Tym razem na pana Piotra wypadło 16 lat. 16 to jest taki wiek, no taki młodzieńczy. Wyobrażam sobie, co będzie za 100 lat. Jak wszyscy tak zobaczą na zdjęciach, na tych, co to wtedy ci ludzie w tym XXI wieku, czy tam XIX, czy tam XX wieku robili. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że mogłem współpracować przy produkcji tego kalendarza, przy wydaniu tego kalendarza. Bardzo się cieszę, że taki wspaniały efekt jest. Sądzę, że ten sposób współpracy między firmami a artystami jest dla wszystkich, a przynajmniej dla osób pracujących, bardzo ważny. To jest niesamowite, że jak to kiedyś uczono mnie jeszcze, pamiętam, ekonomii socjalistycznej i filozofii socjalistycznej, marksizmu i lenizmu, tak rozliczono. To była taka baza i nadbudowa. Starsi to pamiętają, młodzież tego nie wie. No to my jesteśmy w tej bazie, a ta nadbudowa to jest właśnie to, co w tym kalendarzu jest. Ja sądzę, że mimo kapitalistycznych przemian i tych wszystkich innych, w dalszym ciągu, używając tego starego języka marksistowskiego, my będziemy bazą, a wy wylatujcie w przestworze. Gratuluję i Państwu. A Państwu, za to, żeście tutaj do nas przyszli, to obarczymy takim dość ciężkim, mam nadzieję, prezentem w postaci naszego kalendarza. Dziękuję bardzo. Państwo, że ja jeszcze dwa zdanka tylko dołożę, zanim...
na symboliczną lampkę wina. Otóż faktycznie głównym bohaterem dzisiaj jest kalendarz, przepięknie wydany, format stosowny, już większego chyba nie można. I muszę Państwu powiedzieć, że ten kalendarz ja osobiście traktuję jak wydawnictwo albumowe. Dlatego, że no jest to naprawdę solidnie zrobione, a głównym sprawcą tego, że jest taki, a nie inny poziom, jest oto ten właśnie pan Damian Wojtowicz, który... który od 12 lat ku mojej uciesze zajmuje się dokumentowaniem tego, co ja robię. Wychodzi to spontanicznie, właściwie no i stał się takim moim niepisanym fotograficznym biografem. I za to, Damianku, ci serdecznie za całą cztery dziękuję. Dziękuję panu Stanisławowi, że zechciał się zainteresować tym, co ja robię. Dziękuję tu obecnemu Piotrowi Wójtowiczowi tym razem za to, że właściwie dzięki niemu zostałem przyjęty do Związku Artystów Plastyków. Ma pan powiedzieć, że 26 lat, jak jest to?